co ja dzisiaj zrobiłem takiego, co mogło mi zaszkodzić. I okaże się, że tak naprawdę tego jest mnóstwo. Jest taka obiegowa opinia, że nasienie męskie z każdym pokoleniem jest coraz gorsze, nawet mierząc to, parametryzując to w jakiś sposób, nawet dwa razy gorsze niż nasienie poprzedniego pokolenia. To co w takim razie powoduje, że mężczyźni są coraz mniej płodni? Na pewno nie jest to mitem, że parametry nasienia ulegają osłabieniu. I myślę, że to, co my jesteśmy w stanie obserwować, budzi pewne obawy w medycynie, co będzie za lat 10-20, jeśli takie jest niekorzystne tempo tych zmian. A czy wy widzicie to na przestrzeni właśnie tych kilkudziesięciu lat swojego doświadczenia zawodowego? Jesteśmy już w stanie to zaobserwować, natomiast no, też są ważne elementy. My dzisiaj, badając nasienie, widzimy coś, czego 10 lat temu, 20 lat temu nie byliśmy w stanie dostrzec. I pytanie jest, no dobrze, rozmawiamy o 10, 20, 30 latach. Pytanie, co było 100 lat temu, 200 lat temu, 300 lat temu? Czy ten trend jest przez cały czas taki sam? Trudno na to pytanie na pewno odpowiedzieć, ale jest to niepokojące i wszystkich w medycynie niepokoi, co będzie za lat 10-20, czy my będziemy musieli pomagać o wiele większemu odsetkowi ludzi aniżeli teraz. Natomiast co konkretnie? Chyba trzeba powiedzieć sobie, że wszystko to, jak żyjemy, nasze życie diametralnie się zmieniło. I fajnie jest obserwować wśród ludzi te takie pozytywne zmiany, czyli ruch, świeże powietrze, no właśnie świeże powietrze, tak, to jest to, w jakich spodniach chodzimy, czym one są, te spodnie barwione. Można tak każdy element dnia naszego codziennego można starać się zdiagnozować, co ja dzisiaj zrobiłem takiego, co mogło mi zaszkodzić. I okaże się, że tak naprawdę tego jest mnóstwo. No, chyba generalnie to tak trzeba powiedzieć, może to też jest okej, slogan, taki świat, w jakim żyjemy, ale całość sprzętów, które nas otaczają, promieniowania przeróżnego, no, również też i rzeczy takich toksycznych, coś jemy, co jemy było czymś karmione, coś tam do niego było dodawane, a my to nie wiedząc oczywiście tego spożywamy i to pewnie w ten sposób to działa. Natomiast pewnie temat oczywiście nie jest taki prosty i nie ma jednej odpowiedzi, że to przeszkadza to. Myślę, że to jest mnóstwo tych elementów, które dają niekorzystny efekt. Właśnie mamy te artykuły w internecie, że ta żywność szkodzi na płodność, ta szkodzi, zanieczyszczenie powietrza, to wszystko gdzieś tam wiemy, czytamy o tym na co dzień, ale co lekarze mówią na kongresach, za właśnie co się dzieje w kuluarach tego środowiska, które zajmuje się medycyną rozrodu. Jak zmienić tę sytuację? Zmienić tego nie damy rady, natomiast dzięki temu, że jesteśmy w stanie leczyć lepiej, mamy nowe narzędzia, nowe leki, myślę, że to jest ta iskierka nadziei, że coś, co dzisiaj wydaje się niemożliwe, nierealne, czyli okej, być może w którymś momencie pojawi się jakaś substancja, lek, która będzie zmieniała w sposób istotny parametry nasienia. Tak? Czyli ja myślę, że chyba w medycynie przez cały czas ona się rozwija i myślę, że my tą iskierkę, bo my mamy nadzieję, że za kilka lat coś się pojawi, czy też będzie to jakaś nowa technika, czy też nowa substancja, nowy lek, że będziemy w stanie zmieniać coś, co dzisiaj jest nam trudne do zmian. Także ja bym chyba uznał, że takiej atmosfery, że już koniec, to nie ma. Nie ma apokalipsy. Nie ma. I w kuluarach, i oficjalnie, również może aż tak nie. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że ja te zmiany
że ja je dostrzegam. Ja je dostrzegam z okna, jeśli widzę, co się dzieje na ścieżkach rowerowych, ile ludzi aktywnie spędza czas, czyli biega, jeździ rowerem, i ja uważam, że to jest coś fajnego i uważam, że chyba wszyscy to dostrzegamy, coś, czego nie było jeszcze kilkanaście lat temu. Trend na pewno dobry. Czyli możemy powiedzieć, że tak, mamy rozwiązania medyczne. Mamy rozwiązania medyczne na te problemy, niekoniecznie... Niemedyczne to rower, niemedyczne to dobre rower, buty tak. do biegania, świeże powietrze, czyli gdzieś to, że będziemy biegać, biegać, sprawi, że nie będziemy otoczeni tak chemią, tylko wyjdziemy na świeże powietrze. Jeśli mamy to świeże powietrze, to biegajmy po świeżym powietrzu, tak? Czyli wyeliminujemy coś, co potencjalnie niekorzystnie może wpływać, a zamienimy to na jakąś korzyść i to nas może wzmocnić. To może wzmocnić nasze zdrowie i też płodność. Jesteście na kanale Kliniki Bocian. Znajdziecie nas w największych miastach w całej Polsce. Jeżeli interesują Was szczegóły, zajrzyjcie na naszą stronę internetową klinikabocian.pl.